Puck, kajak wędkarski Morska TV prosi. I padła rybka, bardzo fajna, fajna, 44 cm. Ściągasz, tak żeby było jak najbliżej tego. Jest. O, duża. O, ho, 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 ho. Patrzysz, taki bałagan mam w samochodzie. Tak, bałagan mam w samochodzie, ale tu syf, jest taki youtuber, co tak robi, nie? Układamy sobie. Tak, co ty tutaj dzisiaj planujesz? Ale... Ostatni chwiesz, dziesięciolecio z tego Łużyckiej. Aha. Skusiłem się na wykijek, tak muszę próbować. Bardzo miękki, tak patrzę. Tak, taki nie, jest Dobra, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na zawodach, zawodach nieco innych. Pytałem się was na debacie, czy chcecie relacje z zawodów na rzece? Chcieliście? To zobaczcie. Pstrągowa Reda. Jesteśmy z Filipem dzisiaj na takich zawodach. Jest tutaj dużo znajomych twarzy i dzisiaj będziemy łowić, można powiedzieć, w lesie, trochę inaczej niż do tej pory. Jako prezes Kołak Puczka, jestem bardzo zadowolony, że tutaj wiceprezes, kolega Michał, organizował pierwsze zawody, ogólnopolskie zawody spinningowe w Strągowa Reda. Widzę, licznie wyście przybyli, jestem bardzo z tego tytułu zadowolony. Pogoda nam również dopisała. Wymiar pstrąga będzie ogólnopolski, czyli 33 cm. Nie? 33, na Redzie jest 35, ale to są zawody ogólnopolskie, więc możemy zrobić 33. Dla juniorów są przygotowane puchary i nagrody. Chciałbym, żeby młodzi, jako że też zajmuję się młodzieżą w naszym kole, chciałbym, żeby każdy młody miał tą szansę złowienia ryby punktowanej, więc wymiarem dla juniorów będzie 25, tak? Tam ściągasz, tak żeby było jak najbliżej tego. No i pod tym nawet może przejść, to przejdzie. Tak? Powoli. Jeżeli teraz dobrze to zrobić, będziesz miał branie dużej ryby. Już dwa razy miałem tutaj. Jesteśmy nad rzeką, rzeka Reda, przepiękna rzeka. Zobaczcie, jak to wygląda, jakie to jest bajeczne. No, nie ukrywam, kanał morski, ale z Filipem od jakiegoś czasu już tutaj na tej rzece próbujemy sobie coś złowić. Efekty są jak najbardziej, rzeka jest rybna, fajna rzeka. Natomiast dzisiaj na te zawody to takie przetarcie szlaku, bo to pierwsze tego typu zawody, z tego co wiem. No i my jesteśmy też świeżaki. Fajnie, że młodzież ma obniżony ten pułap tej rybki, jeżeli chodzi o centymetry. My mamy 33, już udało się mi złowić 28 cm, gdzieś tak było. No i tych krótkich jest 10 sztuk, myślę. Myślę, że coś koło tego było, będzie. Korzystając z tego, że zobaczcie, z tyłu mam plecak, no to sobie ściągnąłem bluzę. Ale nieopatrznie pod spodem mam jasną bluzę i teraz dajcie znać w komentarzach, czy to, że jestem właśnie tak ubrany, a nie może tak na moro, czy to bardzo mocno odstrasza ryby. Byliśmy z Michałem Rodę i jego synem jakiś czas temu na tym właśnie odcinku i żeśmy stali, gadali, debatowali i padła rybka, bardzo fajna, fajna, 44 cm. Zobaczcie, tak wygląda zdjęcie, oczywiście została wypuszczona do wody. No bo jak żeby inaczej, dzisiaj też zawody są na żywej rybie, więc dzisiaj to no wszystkie rybki wpadną do wody. Zobaczymy przy podsumowaniu, ile ich będzie, ale myślę, że będzie sporo. A ja tutaj gadam, a tam Filip, zobaczcie, próbuje szczęścia. Też już ma trochę nałowione. Jak? Opowiadaj. Ile to same małe. Same małe, nie? Tak. Ale wy macie, ile musicie mieć? 25. 25. No ja 28 złowiłem, to co ty mówiłeś? Tutaj? Nie. Filip mówi tam trochę wyżej, nie? Tam jest takie fajne miejsce, tam jest ryba. Parę razy mu wzięła, ale no nie zaciął, nie? Rzuciłeś tam? No, z 10 razy. I wzięła ci? Wzięła mi. Mówiłem ci, że jej zarzucił tam 10 razy. I mam zdjęcie, także wyciągnąłem jego rybę. Dwa dni temu tutaj byliśmy, to się tam coś chrupnęło. Rzuciłem tam kilka razy, mi wzięło coś dużego. Mhm. No i od tamtego czasu zawsze to jestem zarzucam i powiedziałem ci, żeś właśnie to zrobił. Mi udawało się. No widzisz, a Filip poszedł do samochodu, żeby tam znaleźć kurtkę i... Ajaj, i tata ją wyciął. Niedobrze. Trzeba idę łowić. Tak jest. Idź. I kolejna do kolekcji. 25 cm. To jakby takie coś Filip złowił, to by już miał punktosy, bo młodzież ma mniejsze rybki. O, było chyba widać. Mam nadzieję. No dobra. Słuchajcie, takich rybek tutaj jest od groma. Zobaczcie, tam jest samochód zaparkowany. Schodzę i od razu
od razu są ryby. Dużo ryb, myślę, że zbyt może mało, selektywną przynętę mam, łowię te mniejsze. Rzucam w górę rzeki, bo w tym stroju to świecę pewnie. Dawajcie znać w komentarzu, czy strój nad rzeką ma znaczenie, czy ma ogromne znaczenie, może tak. Woda, zobaczcie, no taka półklarowna jest, ona nie jest jakaś taka mega strącona, no ale mimo wszystko pewnie świecę tutaj tym rybkom. One na pewno mnie widzą, a ja ich no nie za bardzo, ale przechytrzam je. Jakieś pierwsze? Ja będę za tobą wyłuskiwał, może coś mi się jeszcze uda. Może zaczep, to się musisz trochę pobawić, nie? O, było. Jest. No. Kolejna malutka. A widzicie, łowimy jeden przy drugim. Ja świecę jak żeruwa. Takich maluchów tutaj jest po prostu na potęgę. Jeden poszedł, a drugi? Ale normalnie pewno tych maluchów są. O, poszedł. Jest. O, duża. Jest. No ale dobra. Asekuracja. Ale mi się wydaje, że wymiar będzie, ale bardziej tutaj dla młodzieży. Dla nas chyba niekoniecznie. Bym musiał zobaczyć, żeby być większy niż ta miarka. 33. Myślisz? Przykładaj, zobaczymy, chłopie. Będzie. Nie będzie. 31. Coraz dalej. Dobra, zrobimy zdjęcie dla sędziego. Niech się wkurza. Poszedł. Jest. O, rany. Kurna, żeby te małe się liczyły do miary, to byśmy mieli milion punktów już. Kolejna rybka. Tak, idź po mamusie. W podbierach mamy taki street fishing 6 metra, gumowany, bardzo fajny, i się nadaje na taką rzekę, Filip? Bardzo dobry. Bo nie trzeba tam się schylać, nie? Każdą rybę łapie. Dobra, wrzucaj i ciśniemy, musimy zdobyć jeszcze, pół godzinki mamy tylko. Trzeba wyłuskać tą grubą rybę. Filip urwał wszystko po raz 37 albo 150. No i żeś wymyślił tak, że teraz będzie mi tylko podbierał ryby, boś mówi teraz czas na tą dużą rybę. No chłop ma rację, bo słuchajcie, tych małych rybek na potęgę. Ja cały czas nie nagrywałem, bo wziąłem za mało baterii, bo cały czas się coś działo. Filip, ile ty wyciągnęłeś ryb? Z kilkanaście na pewno. Dziewięć. Dziewięć wyciągnęłeś. Wyciągnąłem dziewięć. Dziewięć wyciągnął, ja wyciągnąłem z 20, co najmniej. W tym parę takich dużych, co do miary przekładaliśmy. Ale zobaczcie, kolejne fajna miejscóweczka. Tutaj trzeba zarzucić chwilę. No, okej, 10 minut do końca dzisiejszych zawodów, ale urwałem. No zobaczcie, takie oto brzydkiej, bo trochę zaśmieconej tamie. Ale wcześniej tutaj miałem fajną rybkę. 43 cm chyba jakoś tak. No ale dzisiaj niestety się nie udało.
Przydałoby się zobaczyć wodery, jak jesteś na tego typu imprezkach dzikich. Ło, ho, 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 ho. Bo można tak spać. Ale ogólnie na tym naszym odcinku, który żeśmy chodzili, to wszędzie da się, że tak powiem, suchą nogą przejść. Dobra, sprzęt urwany, ale myślę, że jesteśmy... O, patrz, nawet tu jest tak jakoś dziwnie. Grząsko. Jestem zadowolony, trochę połowione. Filip też połowił zacnie, natomiast same małe rybki. Idziemy zobaczyć, co tam organizator ma przygotowane dla nas. Na to pożegnanie i oczywiście, kto wygra. Chyba, żeby nie kusić, bo są, jest młodzież, nie? Także jest pochowany. Panowie! No tu są wszyscy panowie, mamy młodzież, wyście wytrzymali do końca. Widzę uśmiechy macie, jesteście bardzo zadowoleni. Ryba też została złowiona, a my jako organizatorzy tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Myślę, że poczęstunek, który myśmy tutaj dla państwa przygotowali, był również smaczny i przede wszystkim zdrowy. To jest najważniejsze. Ja nie będę długo przeciągał. Tutaj wiceprezes, organizator tych zawodów, Michał Rodę, ogłosi wyniki i będziemy, ja nie wiem, czy najpierw przeczytasz, czy będziesz czytał i od razu będziemy nagrodę wręczać. Tak, no. Tylko jedno minuta za mną. Chciałem wszystkim podziękować i pogratulować, że wszyscy dotarli, żeście, no nie wszyscy może połowili, ale to nie zawsze idzie w parze. Ale organizuję te zawody po raz pierwszy. Jeżeli ktoś miałby jakieś sugestie, może coś się nie podobało albo podobało i chcielibyście to reaktywować za rok, to chętnie z każdym słowo zajmienie. Jeżeli chodzi mi po głowie taki pomysł zrobienia za rok, za dwa pucharu, to rozszerzyć te zawody, zrobić puchar dwóch rzek albo i nawet trzech rzek. Dwóch rzek, czyli włączyć Radunię do tego i by było to klasyfikacja łączona, czyli raz łowimy na Raduni, raz na Redzie albo odwrotnie, a trzecią rzeką byłaby Łeba. Ale to taki jest zamysł, nie? Jeżeli większość z was będzie zadowolona i chciała powtórzyć te zawody, to myślę, że jest szansa to rozszerzyć jeszcze bardziej, nie? Dobra, żeby nie przedłużać i nie zanudzać, zaczniemy od juniorów. Pierwsze miejsce w kategorii junior złowił 6 ryb, Jakub Rodę. Gratulacje. Czekaj, najpierw ja ci parę coś powiem. Za szybko byś chciał tego puchara. Ja ci bardzo gratuluję. I teraz zobacz, jak ty pokazałeś wszystkim seniorom, jak potrafi junior złowić, nie? I tyle ryb, nie? Gratulacje. Drugie miejsce. Szymon Jacyna, 4 ryby. No, Szymon, również gratulacje. Jesteś naszym drugim rodzynkiem, ale jesteś trochę takim wyrośniętym rodzynkiem. Ale jesteś naprawdę rewelacyjnym zawodnikiem. Proszę bardzo. No, Adamie, gratulacje, rozumiesz? Ty też z daleka przyjechałeś. Należy ci ten ładny puchar. Jest to twój pierwszy? Tak. No to widzisz, jakiś szczęśliwy. Proszę bardzo. A ty jesteś z daleka, nie? No. Słucham? Ty jesteś z? Nowego Targu, nie? Nie, ja z Piotrkowa. Z Piotrkowa. Wybierasz sobie nagrodę. Czwarte miejsce, Jan. I poproszę o pomoc, żeby nie przekręcić. Klej Schmidt, tak? Gratulacje. A ty jeszcze skąd? Tutaj. I dałeś wszystkie czwarte miejsce. Jesteś bardzo gościnny. Piąte miejsce, Jakub Kaczyński. Dwie ryby. Gratulacje. Jesteś w naszej połowie. Ja ci nie wiem, co mam życzyć, rozumiesz. Od tylu lat wszystkich łoisz, naprawdę, kurczę, to jest rewelacja, ale my się bardzo cieszymy, że jesteś w naszym pole i naprawdę ja jesteś, tak samo. Mało to, że łowisz, a jeszcze organizujesz, pomagasz nam w organizacji. Dziękuję ci za to. Ty czyta? Tak. Dziękuję bardzo, gratulacje. Gratulacje. Życzę ci następnym roku na pierwszego miejsca. Jest bardzo blisko. Dobra. Proszę. Stanzecki, czyli jednak się to wyczytuje. Przepraszam.
To porówny. Gratulacje na trzecie miejsce. Nie dałem. Postaraj się w przyszłym roku, żeby być troszeczkę wyżej. Proszę. Podobnie jak na Władek Team, było losowanie. Zobaczcie, torbę na filkery wylosowałem. Filip też się obłowił. No i ma, zobaczcie, wziął sobie też taką smycz, miarkę, bo mówi, nie będzie do taty chodził po te miarki, bo tutaj musiał biedny biegać. Słuchajcie, zawody za nami, zarąbista sprawa, muszę powiedzieć, ja odkrywam rzekę, to nie żebyśmy rezygnowali z morza, ale no, dostałem zjebkę za kolor, że jestem taki świecący i ponoć te większe ryby uciekały. No, może coś w tym jest. To tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.